pora się połączyć z naszym gościem. Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, ciekawe rzeczy się dzieją w polityce. Dziennik Gazeta Prawna donosi o protokołach zbieżności i rozbieżności, jeśli chodzi o przyszłych koalicjantów. To są w bardzo wąskim gronie toczone rozmowy i jeśli chodzi o protokole uzgodnień, mamy 24 punkty. Są tutaj zapisy dotyczące, jak rozliczyć rządy PiS, jest protokół międzynarodowy, znaczy państwowe finansowanie in vitro, budowa żłobków, znieczulenie okołoporodowe, oddłużenie szpitali oraz uzupełnienie kodeksu karnego, aby dopisać tam zakaz mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Ale nie znalazły się albo na liście rozbieżności jest kwestia aborcji oraz finansowania zdrowia. No, wydawało się, że ta aborcja do 12 tygodnia, przecież proponowana przez taki wymóg startowania z listy Koalicji Obywatelskiej, no, nie będzie problemem w tej koalicji. Coś się dzieje. No wie pan, będzie albo nie będzie, bo to trudno powiedzieć tak dokładnie. Jeszcze z tego co wiem, te protokoły rozbieżności się kształtują dalej, rozbiegają się. Wie pan, no w ogóle w umowie koalicyjnej protokoły rozbieżności to jest coś niebywałego. Zresztą podobnie jak i niebywały będzie ten, jeśli będzie oczywiście, zmienny marszałek obrotowy. No ale jak to zawierają te różne partie obrotowe, czy posłowie obrotowi, no to można i tutaj. No zobaczymy, jak to będzie. Bardzo możliwe, że będzie kwestia nierozbieżności, tylko ona się A jak będzie praktycznie wykorzystywany ten postulat, by do kodeksu karnego dopisać zakaz mowy nienawiści na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej? No tak, no to jest ten postulat Unii Europejskiej, tych mniej lub bardziej rozgarniętych posłów, albo powiedzmy sobie lewicowych posłów, europosłów, którzy próbują za wszelką cenę uznać tam kilkadziesiąt płci. A czy to znaczy, że jeżeli ktoś powie, że są dwie płcie, mężczyzna i kobieta, to już jest karalne i to już podlega, nie wiem, więzieniu, grzywnie, co tam oni wymyślą? No prawdopodobnie tak. Będzie jak w Wielkiej Brytanii. Albo się wyrzuci nauczyciela ze szkoły. Najprawdopodobniej tak będzie. Czyli więzienie przywołuje tutaj Wielką Brytanię. Natomiast ci wielcy piewcy tej propozycji Niemcy czegoś takiego akurat nie stosują, choć chwalą się, że oni są tacy bardzo, bardzo, bardzo liberalni. Ale wie pan, no, coś takiego może się zdarzyć. Dlaczego? Ja podam może przykład troszkę inny, ale niewykluczone, że będzie w protokole zbieżności, bo nie mówimy już o rozbieżnościach, czyli po prostu jednej myśli. Otóż swego czasu pewien nauczyciel z Podlasia zaproponował, by książka, podręcznik do nauki historii profesora Roszkowskiego była jako pierwszy podręcznik. Okazało się, że najpierw powiedziano, że właściwie to ten... No to nie jest dobra książka, to jest zła książka, po czym dyrektor wezwał owegoż nauczyciela, no i tłumaczył mu, najpierw go zapytał, dlaczego on bierze tę książkę, później tłumaczył mu, dlaczego jest ta książka tak zła. No to będę historykowi. A później okazało się, że no nic, no jak chce prowadzić jeden w szkole lekcję z tego przedmiotu, to może. Po czym rok 2023-2024, rok szkolny, ten nauczyciel już nie dostał nauczania historii w liceum, tylko w szkole podstawowej. Więc można takimi miękkimi, mówiąc w uproszczeniu, krokami po prostu wprowadzać. No tak, no, mogli go zastrzelić, prawda, od razu jako wroga, tylko przesunęli z liceum do podstawówki. No łagodny jest ten reżim i taki wyrozumiały. Jak ta anegdota oczywiście o Stalinie, który pobił dziecko na ulicy. Dziecko przyszło do domu, poskarżyło się i mama mówi, no jaki wspaniały ten Stalin, mógł przecież zabić, prawda? Więc no, w taki sposób bardzo możliwe, że będzie.
Nie wiem, będzie prowadzona ta polityka aktywnej europeizacji, czytaj totalnej, totalitarnej europeizacji w Polsce. No mam nadzieję, że do tego... A jak to się stało, pana zdaniem, że ten klan nauczycielski jest tak zdecydowanie po stronie postępu społecznego, przeciwko poznawaniu faktów, bo to przecież jest straszne, za takim myśleniem, jak ma lewica społeczna w Polsce? No, lewica społeczna, przede wszystkim, no, powiedzmy sobie szczerze, gro nauczycieli to jest po prostu Związek Nauczycielstwa Polskiego. I to są ludzie, którzy mają bardzo określone serwituty z tym związane. To jedno. Drugie, wydaje mi się, że lewica chce realizować ideę komunizmu, swojego słynnego komunisty, który widział Europę od Tatr od Lizbony po Moskwę, więc Spinelli... Po Władywostok, przepraszam, tak. I no, Spinelli dość jasno określił i chyba jest realizowany ten plan. Ale z drugiej strony ja ciągle przywołuję świetną książkę napisaną w roku 1939 przez Hermana Rauschnika, przyjaciela Adolfa Hitlera, który się później z nim poróżnił. A dlaczego się poróżnił? Rausznik uważał, że po prostu można Europę zawojować gospodarczo, bez wielkich takich kosztów, jakie właśnie zamierzał uczynić Adolf Hitler. Rausznik musiał oczywiście, poróżnił się i musiał później uciekać, ale napisał książkę Rozmowy z Hitlerem, która jest oparta na autentycznych rozmowach, które miały miejsce, choć nie był to wywiad w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, ale autentycznych rozmowach z Adolfem Hitlerem, które miał w latach 30. I kiedy czytam czasem moim znajomym fragmenty tych wypowiedzi, to oni mówią, pytając, kto to powiedział, to oni mówią, no to pewnie powiedział Timmermans, albo Feuerhofstadt, albo pani von der Leyen, czy jakiś inny. Tymczasem okazuje się, że to właśnie powiedział Rausznik, czy Hitler, czy Goebbels. Więc to jest bardzo ciekawe. No, ciekawe. Dziękuję, że pan na to zwraca uwagę, bo rzeczywiście te pomysły są niepokojąco podobne. Mamy taki moment w historii, w którym Europa zamienia się w biurokratyczną jakiś stwór, gdzie wszystkie finanse mają płynąć do Brukseli i to obywatele Europy o tym nie wiedzą. Tak? To, o czym my w Polsce rozmawiamy na ulicach, mówimy o zmianach w Europie, ten temat nie istnieje, nie tylko w Brukseli, ale we Francji czy we Włoszech. Dlaczego? On istnieje, jeśli mówimy o obywatelach oczywiście włoskich, nie wiem. W każdym razie, jeśli chodzi o polityków niemieckich i włoskich, on na pewno, przepraszam, francuskich, to on doskonale istnieje, bo oni realizują ten program, szczególnie niemiecki. No tak, ale swoim obywatelom o tym nie mówią. Tak, ale swoim obywatelom o tym nie mówią z bardzo prostej przyczyny, ponieważ ci obywatele mają być tą partią rządzącą, tym społeczeństwem, tymi narodami rządzącymi. W związku z tym to oni mają decydować o tym, jaka Europa będzie. No, widzę właśnie niemiecki naród czy społeczeństwo, które jest tak porządkowane dalece decyzjom kanclerskim, że właściwie czytają we wszystkich gazetach jednakowe wywiady, jednakowe opinie na ten temat. No i te odbywające się co i rusz, a na pewno co miesiąc spotkania z urzędem kanclerskim wszystkich redaktorów naczelnych i ważnych... No bo porządek musi być, wie pan, nie może być tak, że każda gazeta sobie pisze co chce, albo ktoś, dziennikarz jakiś napisze jakiś tekst nieodpowiedzialnie. Jakieś linie programowe muszą być. Pytanie o książkę ambasadora Loringhovena, to był ambasador narzucony Polsce, dłuższa historia, państwo doskonale znają, ale w tej książce znalazł się taki pasus, że no, polska armia powinna współpracować z Bundeswehrą, a w ogóle najlepiej jakby Bundeswehra tutaj już w Polsce stacjonowała. No, poproszę, to jest syn współpracownika Hitlera, byli razem w bunkrze tam w kwietniu 1945 roku, a po drugie, no, wzdłuż jakiej granicy, czy wzdłuż dawnej granicy, tej, co Niemcy mówią Ostgebiete, czyli oni widzą granicę z 1914 roku, czy wzdłuż Wisły, czy może wzdłuż trzeciego zaboru, to Warszawa wtedy i Siedlce była również w składzie Prus. Jak oni to sobie wyobrażają?
No wie pan, to oni sobie wyobrażają w ten sposób, zresztą o czym były ambasador wspomniał też o ziemiach byłych niemieckich. Oni sobie to tak wyobrażają, tak jak sobie wyobrażają od 80 lat. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli się trochę zna naród niemiecki, jeśli się porozmawia z nimi tak szczerze, niekoniecznie przy kuflu nawet, to po jakichś 2, 3, 4, 5 godzinach albo może po 2, 3, 4, 5 dniach wyjawiają, jakie są ich marzenia. Jakie są wyciągają ich te mapy po prostu Niemiec z wilhelmińskich, no i proszę otóż bardzo. Powiem panu taką pewną anegdotę. Pewien, 30 sekund mamy. Pewien człowiek, który został zaproszony na ślub swojego brata w Niemczech, dostał apartament, w którym to apartamencie nad łóżkiem małżeńskim wisiał portret Adolfa Hitlera z tym właścicielem tego apartamentu, teściem przyszłym brata tegoż człowieka. No i cóż, to można powiedzieć, no to był wielki zachwyt z tego powodu czegoś Niemca, że ma takie wspaniałe zdjęcie, tak jak niektórzy cieszą się, że mają tam, nie wiem, zdjęcie z jakimś członkiem grupy The Beatles. No tak, ale ja bym takich tego typu wspomnień nie uogólniał na wszystkich Niemców. Tam znacznie bardziej w tej chwili panuje islam na ulicach i tego się naprawdę boją. Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela. Bardzo pięknie dziękujemy za ten komentarz. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Kłaniamy się nisko. Państwu również dziękujemy za oglądanie telewizji Republika Poranny. Program Polska na Dzień Dobry czas kończyć, ale zostańcie z nami, bo dalej również będzie bardzo ciekawie.